burn fast, or burn us out. We walk the wire, love. Don't make me read your mind. Dzień dobry kochani, witajcie w wtorek. Słuchajcie, nas tu nie było tydzień czasu. My przyjeżdżamy, a tu u nas jest zalana ulica. Szok. Nowy asfalt polali w końcu. Tylko no, to jest taka, wiecie, nalewka na wierzchu, nie? Więc nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje, że to jest nalewka na wierzchu. To tak wygląda. Ale no w końcu nie ma tutaj dziury. Szok i niedowierzanie. Naprawdę. No a ja, słuchajcie, wczoraj tak zasnęłam jak zapitanie. Ja już serio modliłam się w drodze, żeby nie zasnąć. Ja miałam okno otwarte, wentylację ten na zimno, na całe, na maksa, żeby mi było zimno, żebym ja nie zasypiała, bo jak mi się zrobiło w pewnym momencie ciepło, to mi się oczy zamknęły. No, więc nie było wesoło i się bałam, że zasnę. Chłopaków obudziłam i mówię, mówcie do mnie coś, bo ja zasypiam, nie? Ja jeszcze 200, no niecałe 200 kilometrów było przed nami i przez te 200 kilometrów ogólnie masakra z tym telefonem. Co tu jest grane, że jak ja odwracam na tą stronę, to on tak dziwnie prześwietla. Ja nie wiem, o co chodzi. Muszę się dzisiaj albo jutro pobawić z tymi ustawieniami, bo z drugiej strony jak przełączę na kamerkę, to jest super jakość, nie? A z tej strony ona jest jakaś taka zamazana, albo mi się wydaje, może ja już mam, może po prostu tak słońce świeci i to tak działa, nie wiem. No ale tak, zawiozłam chłopaków do szkoły. Muszę zobaczyć, o której oni kończą, bo mówiłam, że ich odbiorę dzisiaj. Pojedziemy kupić wszystkie rzeczy potrzebne do szkoły. Więc tak. No, u nas rok szkolny zaczął się dzisiaj. I uważam, że nic nie straciliśmy, bo wczoraj, to wiecie, to było tylko takie aj. No i patrzcie, ten aparat normalnie jakoś tak dziwnie prześwietla. Nie wiem, czy to przez to, że to światło tak bije? Nie mam pojęcia. No, a zapomniałam, że jadę po kamieniach i że nie będzie słychać, więc powiem jeszcze raz, że myśmy zaczęli dzisiaj rok szkolny. I ja uważam, że chłopcy niczego nie stracili, bo wczorajsze rozpoczęcie to tak naprawdę, wiecie, było pewnie za 2 godziny i koniec, nie? A myśmy sobie fajnie jeszcze cały dzień spędzili w górach, więc no cały dzień nie, ale pół dnia. Więc wydaje mi się, że no, że fajnie, no. Teraz dziwnie się przyzwyczaić, w ogóle muszę wszystko powyciągać z samochodu, bo wczoraj tylko te oscypki chwyciliśmy i poszliśmy spać i muszę zrobić ogień. Muszę posprzątać, bo jest mega brudno wszędzie. Więc całą łazienkę mam do posprzątania. No wszystko, cały dom mam do posprzątania, więc muszę pierwsze co tu zjem śniadanie, wypiję sobie kawę, zmontuję dla was film i wtedy on będzie się przesyłał, a ja lecę robić ogień, ogarniać. Kotkom muszę dać, w ogóle dostaliśmy od Kasi tą paczkę i chłopaki rano już chcieli lecieć dawać, ale ja mówię, no najpierw do szkoły, tak? No ja mówię, że ja przyjadę, to ja im dam, więc ja wezmę tą paczkę od Kasi, bo tam nasza karma już się skończyła i pójdę im dać. No, biedne te koteczki nasze. I tak. I potem po chłopaków pojadę, pojedziemy na zakupy, bo musimy dokupić zeszytów. Chłopcy mieli jakieś tam zeszyty, wiecie, książki oni dostaną pewnie dzisiaj. Chociaż Jasiu mówił, że w zeszłym roku dostał chyba po miesiącu książki, więc nic się nie, na pewno nie stanie. No ale już ma dzisiaj lekcję do 15,
Więc takie, taki przeskok z wakacji do szkoły ostry. No. O, są nasze pieseczki. One się tak cieszyły wczoraj, a ja nawet nie miałam sił, żeby je pogłaskać czy coś, bo... Kurde. No, wczoraj to był hardcore, nie? Naprawdę, to był taki hardcore, jak myśmy wracali, że ja naprawdę myślałam, że ja zasnę. Znaczy się zasypiałam, nie? To jest najlepsze, że mi się oczy zamykały i wiecie, jadę i w pewnym... Pimpuś! No co ty robisz? No co ty robisz, sushi? Sushi! Spokój, cisza i spokój. Ja muszę sobie dzisiaj też jeszcze paznokcie przy stopach zrobić. W ogóle w drodze musiałam dolewać oleju, bo mi się zapaliła lampka oleju i na szczęście miałam na dolewkę. A tak, tu wszystko jest wrzucone, bo chłopcy ręczniki też wrzucili tak luzem, bo myśleli, że będą się kąpać. Tu są te nalewki, które kupiłam ze Słowacji. Ojku. I słuchajcie, wczoraj też... Pimpuś! Wczoraj też byliśmy w sklepie takim regionalnym i tak żałowałam, że nie kupiłam, bo na tej Słowacji można było kupić... No już wam wyciągam tą waszą paczuszkę. Już. Na Słowacji można było kupić śliwowicę, prawdziwą śliwowicę za 50 zł. Jak ja się tu skleję. A ja kupiłam tylko 3 nalewki, bo sobie myślę, a po co więcej kupować, a te były dobre, bo tam mieliśmy tą degustację, tam nas pan zawiózł, jak mieliśmy ten spływ Dunajcem, nie? To ten pan, co nas busem zawiózł, to nas zawiózł tam na degustację i w takiej bacówce była degustacja alkoholi, serów, kiełbas, to wam później pokażę te kiełbasy. Jedną kiełbasę wzięłam tak na pamiątkę. O, Kasia napisała kotki oraz pieski. Czekajcie. Kurde, ja mam tu nożyczki gdzieś. Ja muszę i tak otworzyć nożyczkami. W samochodzie zawsze nożyczki, zawsze taśma, ostrożnie szkło, jakby trzeba było. No pimpuś. Już. Dobra, czekajcie. Ja was sobie tu ustawię i ja będę do was gadać i otwierać paczkę dla psów i dla kotków, bo one już tu czekają na mnie. A one chcą jeść. Pimpuś, zostaw kota. Nie maltretuj go. No i tam była ta śliwowica po 50 zł na tej Słowacji. O, chodź, Pimpuś, mam dla ciebie coś. No jak on się cieszy. No już! No już! No, ja to muszę wyjąć, ej! Ja to muszę wyjąć! Ja to muszę wyjąć jeszcze, poczekajcie! Poczekaj! No tak, już wyciągam! Już! Daj mi szansę! Bo ja nie chcę w papierku tego wam dać. Sushi, pimpuś! Już! Już wyciągam! Proszę! No! Pimpuś, no, sushi, chodź, ja tu mam dla ciebie też. Chodź, już mam dla ciebie drugą. Już. Ale nie wchodź mi tu. Już mam dla ciebie, tak. Tak, sushi, poczekaj. Muszę to otworzyć. Sushi, ja muszę to otworzyć, ty mnie brudzisz. Ty mi brudzisz bluzkę. No już. Ojej. Ale chłopaki by się cieszyły, jakby oni wam to dawali. Ale no ja wiem, ty jesteś głodny. Proszę. O. I kotki tu też są. Koteczki tu też są. Koteczki, my idziemy do piwnicy. Ja muszę wam to dać w piwnicy. I tu jest karma też dla piesków. Taka. I jedny, gdzie ten mi tu wlazł do auta? Wyłaź stamtąd. Dobra, idziemy. Idę po klucze, no wyłaź stamtąd. Dobra, słuchajcie, jedną walizkę zaniosłam, ogień zrobiłam. Poszłam dawać pieskom, to zrobiłam ogień. Tu w ogóle mam prezent od Katarzyny i chciałam go sobie zostawić, żeby go otworzyć w domu.
Nie wiem, co to jest, otworzę go sobie później. Jak już wiecie, ogarnę. W ogóle kot mi łaził po samochodzie, więc jest, no, ślady. Pokażę wam, bo nagrałam troszkę go, jak mi wlazł do samochodu, bo taki był stęskniony. Kupiłam sobie jogurt na śniadanie, bułki. O Boże, buty, w ogóle moje buty. Moje te buty ukochane, słuchajcie. Patrzcie, co się stało z wkładką. Ale no to są tak wygodne buty, one już są tyle razy prane i ja je na rower biorę i tak dalej i ja sobie kupię kolejne, takie same. Są też czerwone, może kupię sobie czerwone tym razem, nie wiem, ale no te buty są nie do zdarcia. I to są najwygodniejsze buty i tak naprawdę chodziłam w nich w górach na takich, czekajcie, nie no, tam też byliśmy na 5 stawach, ale tam było niebezpiecznie w pewnym momencie przy wodospadzie, ale ogólnie no to są buty nie do zajechania, więc jakby ktoś szukał butów, bo one są chyba do biegania typowo, a ja je biorę na rower i do wszystkiego tak naprawdę. No dobra, biorę te rzeczy. Tu mam te flaszeczki. Tu mieliśmy parasolki wczoraj wyjęte, bo padało, muszę je też do bagażnika włożyć. Tak, Pimpuś, ty już się najadłeś. Szczęśliwy jesteś, nie? Pimpuś, sushi, one po prostu tak były szczęśliwe, że dostały jedzenie, że szok. Tu my wszystko wrzuciliśmy też luzem. Dobra, ja to ponoszę. Zjem śniadanie i wtedy się do was odezwę za chwileczkę. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows and we're all going. Dobra, słuchajcie, ja muszę sobie śniadanie zjeść, bo prawie wszystko wypakowałam. Zaraz wam jeszcze pokażę, co przywieźliśmy z Zakopanego, w ogóle jakie pamiątki, prezenty i tak dalej. Tu muszę to ogarnąć za chwilę. Zrobiłam sobie jajka. To już jest 11 godzina. No, a ja za chwilę pewnie będę musiała jechać po Franka. Muszę zobaczyć w ogóle, do której on ma dzisiaj. I się zalogować, bo zmienili nam jakieś tam dane logowania w planie. Muszę zobaczyć, co pozmieniać, zrobić, ale najpierw zjem śniadanie, bo jest 11, a jeszcze nic nie jadłam. A wczoraj tylko jak wyjechaliśmy, to jadłam. Nie no, w sumie w drodze jedliśmy też. Mieliśmy sobie te naleśniki nasze przygotowane. I w drodze jedliśmy te naleśniki. Kurde. No, ale sobie zjem i pójdę pod prysznic, ogarnę się. A potem po południu będę sprzątać, bo co? Nie ma innej. Jakby, no inaczej się nie da. Ja muszę wziąć prysznic, się odświeżyć i wtedy dopiero się zabrać za sprzątanie. Dobra, zjadłam śniadanie.
Ojku, ale teraz jak się najadłam, to mi się tak nie chce, słuchajcie. Może wam pokażę, bo mam tutaj jeszcze kosmetyki do wypakowania. Co my przywieźliśmy jako pamiątki z góry? I przywieźliśmy, słuchajcie, skały. W tej oto siateczce. Franek, chodząc po szlaku, zbiera kamienie, które mu się podobają, i przywiózł sobie kamienie z taty. No, ja mu je schowam do pokoju. Muszę mu ogarnąć jakieś takie drewniane pudełeczko. Nie wiem, ale pomyślę, skąd by takie ogarnąć na te jego skarby. Więc Franek zbiera kamienie w górach i mu się bardzo podobają niektóre kamienie i on je bierze. I wtedy... O Jezu, czekajcie, może ja się tu przestawię z tym. I wtedy, słuchajcie, Franciszek je zabiera ze sobą. Ja wiem, że nie wolno, ale no... Tak, zabraliśmy. Mam nadzieję, że polskie taty przestanie zbiednieją. No... Tak, to są trzy nalewki, które kupiłam na Słowacji. I na Słowacji kupiłam jeszcze kiełbasę, tylko ja już ją mam w lodówce. I kupiłam kiełbasę i Kasia sobie też taką kiełbasę kupiła. To jest taka kiełbasa z chorizo i bardzo dobra. No. Bardzo dobra, tu są trzy kawałki, ja już nie pamiętam ile to kosztowało, ale mega pyszna ona jest, więc taką kiełbasę. Tutaj jak już jesteśmy przy lodówce, to kupiłam oscypki dla znajomych, tutaj dla chłopaków, bo im to bardzo smakowało, takie coś, takie, to są resztki oscypków ogólnie, pani nam powiedziała. Tu mam takie oscypki małe, bo ogólnie oscypki, one się różnią, nie? I te na przykład są bardziej miękkie, te są bardziej twarde i można je mrozić, i później pani powiedziała też, że mogę sobie zamrozić i spokojnie na święta wyciągnąć. Tutaj wzięłam dwa opakowania takich oscypków, Boże, smakowych, z ziołami, zwykłe i jeszcze z jakimś, z papryką czy z czymś, nie wiem z czym to jest. Więc dwa takie opakowania. Tutaj chłopcy dostali w gratisie dwa oscypki, takie malutkie. Dzisiaj im je zrobię, jak wrócą. Tu wzięłam żurawinę dla siebie i dla znajomych z Podhala. Tu mamy wielki oscypek. Ja w sumie chciałam trzy takie duże, tradycyjne, wielkie oscypki. Takie. O, to jest tradycyjny, duży oscypek. Taki prawdziwy, i ten oscypek kosztuje 70 zł. Te małe tam chyba po 15. No, ale pani miała tylko jednego. Ja byłam zdziwiona, dlaczego ten duży oscypek taki drogi jest, a pani powiedziała, że to jest prawie kilo sera, więc kilo oscypka praktycznie. No i dlatego, nie? Więc tutaj mamy to. Dobra, te nalewki. Te dwie nalewki są dla mnie. To jest z... Boże, z czym to było? Bo myśmy dopróbowali, to ja wam już mówiłam o tym. To ma 12% alkoholu. Więc będzie na live. Ta mi tak trochę podeszła, ale ta była przepyszna, wiśniowa. Więc ja je sobie tutaj powkładam. Tu muszę w ogóle zrobić porządek w tej szafie i w końcu tutaj zacząć sobie wkładać alkohole. A, tu ja mam ten syrop parmański. I wiecie co, tak stwierdziłam, że chyba sobie będę tutaj wkładać alkohole z różnych podróży, tylko nie wiem, czy one przeżyją, ale fajnie by było, żeby przeżyły. Nie wiem, czy nie wezmę na jakiegoś live'a. Tutaj myśmy sobie z Kasią kupiły, znaczy się ja kupiłam, wypiłyśmy sobie takie piwo z miodem Duch Podhala. Wyrabiane przez nich i ono było dostępne, można było je kupić na Morskim Oku, więc ja kupiłam z Morskiego Oka, a te butelki puste wzięłam dlatego, żeby je używać do swoich nalewek. Ja będę też robić nalewkę, będę robić ze śliwek, bo Kasia mi powiedziała, że mam zrobić swoją własną śliwowicę, spróbować. Mam jeszcze spirytus, więc będę robić.
I tu mam jedno piwo też w prezencie właśnie dla kogoś. Piwo z miodem. Więc tak, to są te rzeczy. Ten karton już mogę zabrać. I żałuję, że właśnie tam na tej Słowacji nie kupiłam Boże, śliwowicy, bo już Wam mówiłam, że tam pół litra śliwowicy kosztowało 50 zł. Jak kiedyś będę miała jeszcze szansę, to tam pojadę. Zapytam się tego pana o numer telefonu do tych państwa tam i o adres dokładny, bo to na takiej polanie. Bo naprawdę się opłacało za 50 zł to pół litra, tylko że to jest taki typowy bimbe, nie? Ta śliwowica. Nie każdemu to pasuje. U mnie to wywołało taką reakcję bardzo, bardzo mocną. Mimo, że wiecie, ja nie mam problemu z jakim, jakby robię nalewki sama i wiem, jak to smakuje i tak dalej, ale no to było tak mocne, że wow. Szkoda, że Kasia tego nie nagrała, tego mojego smakowania, więc tak, dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o spływ, no to mamy pamiątkę w postaci zdjęcia. Tutaj z tą ekipą byliśmy. I ja się zastanawiałam, czemu tam na brzegu stoi koleś i robi nam foty, a to się okazało, że on je później sprzedawał za 25 zł. Można było sobie kupić. Ja mówię, weźmiemy, będziemy mieli pamiątkę, a co tam? No, także wszyscy razem z taką ekipą byliśmy. Dobra, to było ze Słowacji w sumie i z to piwo z Morskiego Oka. Dalej, co my jeszcze kupiliśmy? Kupiliśmy oczywiście magnesy i ja już sobie znalazłam na Allegro taką tablicę i to będzie chyba tablica w kształcie góry. Jak ją kupię, to Wam na pewno pokażę. I tak, tutaj mam pamiątkę ze Słowacji właśnie, że widzieliśmy pieniny, jak płynęliśmy Dunajcem. Tutaj mam pamiątkę z Wiktorówek i to jest to sanktuarium maryjne, bo tam byliśmy już dwa razy, a nigdy nie wzięliśmy magnesu. Tutaj mamy z czarnego stawu, którego w ogóle nie widzieliśmy, ale no fajnie mieć pamiątkę, że tam byliśmy. A tutaj kupiliśmy sobie z Kasprowego, bo w sumie z Kasprowego dwa lata temu nie braliśmy żadnego magnesu, więc tym razem wzięliśmy sobie z Kasprowego też, żeby upamiętnić to, że jechaliśmy tą kolejką, nie? Więc mamy cztery nowe magnesy, będą do założenia. I dobra, a i tutaj na Wiktorówkach w tym sanktuarium Franuś sobie wziął też różaniec na pamiątkę. Taki niebieski, bardzo ładny. No i co jeszcze? Kupiliśmy taką książeczkę na tych Wiktorówkach i to jest książeczka, którą przeczytamy sobie. Może w weekend, bo dzisiaj na pewno nie, ale w weekend usiądziemy sobie i razem sobie przeczytamy. Ja prosiłam chłopaków Jasia, żeby on wczoraj czytał, ale Franek zasnął i mieliśmy ją w sumie w drodze czytać. No i to jest prawdziwa historia Marysi z Rusinowej Polany i jest ona, to jest opowiadanie dedykowane wszystkim dzieciom. Więc bardzo jestem ciekawa, o co tutaj będzie chodzić. Ona nie była jakaś droga, chyba tam 12 zł czy coś takiego, więc stwierdziłam, że no, więc wzięliśmy też na pamiątkę. Dobra, to tutaj było od magnesów z Kasprowego Wierchu. Dobrze, kupiliśmy mapy, te dwie mapy mamy od pani Oli, tą mapę Zakopanego i tą, a też kupiliśmy sobie mapy. Ja nie wiem, czy tu są wszystkie. Tak, tu są wszystkie. I to są mapy całych Tatr, podzielone na mniejsze mapy. I ogólnie bardzo fajne. Jasiu szedł to kupować, więc jakby pani mu tam poleciła, że to właśnie jest fajne, że można sobie daną mapę wziąć, na przykład jak idziecie na Dolinę Chochołowską, na Dolinę Kościeliską, to za każdym razem możecie sobie wziąć mapę, która Was po prostu tylko interesuje, nie trzeba brać całej mapy i się gubić. No i myśmy właśnie tak robili, nie? Więc a tutaj mamy całą mapę Tatrzańskiego Parku Narodowego.
I tak, tutaj jest Morskie Oko, Rysy, Dolina Pięciu Stawów Polskich. Mamy zaliczone, Giewont mamy zaliczone, Czerwonych Wierchów nie mamy, Regle Tatr Zachodnich mamy, bo do Czerwonych Wierchów nie doszliśmy. Wtedy zaczęliśmy już schodzić od Kasprowego właśnie. Dolinę Kościeliską mamy zaliczoną, Chochołowską 2 lata temu zaliczyliśmy i patrzcie, jak pięknie wyglądają te krokusy, więc no, będziemy kombinować nad tym. I tutaj mamy Kasprowy i Dolinę Gąsienicową. Olej Pewci nie mamy zaliczone, ale ona jest trudna jak dla mnie. I tam musimy, jak kiedyś będziemy chcieli tam wyjść, a na pewno tak będzie, no to musimy się porządniej przygotować po prostu w kaski i tak dalej, nie? Więc kiedyś tam pewnie wejdziemy. Więc to są te mapki. Tutaj mamy właśnie mapę Zakopanego i tu też jest plan miasta i atrakcje z drugiej strony są. Więc można sobie... My jeszcze... No ogólnie dużo rzeczy mamy do zwiedzania. Na przykład to bym chciała kiedyś. To jest spacer w koronach drzew. Tylko nie wiem, czy to jest na polskiej stronie, czy na słowackiej, ale no to jeszcze jest wszystko do ogarnięcia. Tak jak Wam mówiłam, w góry można jeździć i dużo rzeczy jeszcze jest tam do zdobycia przed nami. Nie tylko szczytów, ale też innych atrakcji, właśnie takich mniej ambitnych. I na pewno też będziemy chcieli je ogarnąć. I tutaj to w ogóle jest fajne, bo tutaj macie szlaki i 30 szczegółowo opisanych wycieczek. I tam po kolei jest, jakim szlakiem, dokąd i jak się idzie, więc to jest też fajne. No i są ładne zdjęcia, stopień trudności, czasy przejść szlaków właśnie były zaznaczone, więc myśmy się tym kierowali, te znaczki tutaj i te ludziki też oznaczały, czy to jest łatwe, czy trudny szczyt, więc dzięki temu wiedzieliśmy bez właśnie tych aplikacji. Jednego dnia tylko używałam tej aplikacji, a potem już stwierdziłam, że korzystamy z tych map tradycyjnych, bo co mapa tradycyjna, to tradycyjna, a tamte często się rozłączały, mnie to wkurzało w ogóle i no, długo by opowiadać. Dobrze, kolejne rzeczy to są te świecidełka. I to są, słuchajcie, świecidełka ze sklepu z kamienia, z minerałami, o tak można by powiedzieć, z kamieniami, z minerałami, w tym sklepie w ogóle Franek szalał, bo dla niego to było, wiecie, on lubi kamienie, nie? I tam były kryształy i w ogóle, i on by tam pół sklepu wykupił, ale ja sobie wzięłam czarny turmalin. Tak, to jest czarny turmalin, to jest kamień ochronny i to jest, Boże, czekajcie. Dobra, i to znalazłam, to jest rubin, bo ja, tak to wygląda. Ja szukałam sobie właśnie kamieni, które są odpowiednie dla znaków zodiaku i rubin jest kamieniem sprzyjającym znakowi zodiaku baran, a ten czarny turmalin chyba to jest. Słuchajcie, rubin dla barana ma rozpalać w nim odwagę i pasję do życia. Mi się wydaje, że mi tego nie brakuje w życiu, ale no, to jest kamień sprzyjający właśnie temu, żeby bardziej się otwierać na życie. A to zaraz zobaczę i Wam powiem. I czarny turmalin ogólnie to jest kamień ochronny dla wszystkich znaków zodiaku, ale on tutaj w ogóle jest wyszlifowany, dlatego się świeci, bo normalnie czarny turmalin nie świeci się, a tutaj on na potrzeby tej bransoletki jest obszlifowany właśnie w taki kształt. I czarny turmalin ma za zadanie uspokoić, ochronić, jakby, wiecie, te dwie bransoletki jakby się uzupełniają, bo ta jedna ma dodawać właśnie energii, odwagi i tak dalej, a ta druga ma uspokajać i dawać taki spokój w sytuacjach stresujących, ale też ona ma właściwości ochronne, tak przeczytałam. Czarny turmalin też ma dawać spokój w sytuacjach stresujących. Ja ogólnie w sytuacjach stresujących
jestem w miarę spokojna. Czasami, no już jak mamy taką ekstremalnie stresującą sytuację, no to często właśnie włącza mi się strach, a to ma za zadanie uspokajać. No i też ma inspirować do działania i pomagać przezwyciężać wszystkie życiowe trudności, więc bardzo wskazane są te dwa kamyczki, żeby je nosić. Ja chciałam sobie kupić już jakiś czas temu właśnie, a na internetach zamówić, a jak tutaj była okazja, to mówię, wezmę i jeszcze będzie pamiątka właśnie z gór, z tego wyjazdu. To jakoś tak, wiecie, to jakoś tak fajniej. W sumie nawet chciałam je sobie wziąć i oczyścić, bo takie kamyki nie zakłada się ich, jak od razu się je kupuje, tylko właśnie oczyszcza się je pod wodą, albo też jest do tego taki inny specjalny kamień, że energia się z nich oczyszcza, nie? Ale można je też oczyścić myjąc je pod wodą i ja nawet miałam taki pomysł, żeby je pod strumieniem oczyścić. Ale no jak szliśmy jakoś, zapomniałam o tym całkowicie, nie? Byłam czymś innym zaaferowana, więc teraz je po prostu pod wodą sobie oczyszczę. No, więc tak, to taki bajerek dla mnie z moich takich rzeczy i byłam też w takim sklepie. O, tutaj macie nawet stronę internetową tego sklepu smakipodhala.pl i tam niestety, ale zapłaciłam bardzo dużo za śliwowice. Czekajcie, w ogóle jak fajnie zawinięta. I wzięłam, Boże, czemu ja sobie włączyłam lampę błyskową, nie wiem. I wzięłam, słuchajcie, śliwowice. Tak po prostu, jak, nie wiem, czy czasami ktoś do mnie przyjedzie, czy coś, i wzięłam takie dwie śliwowice. Ta ma 63%, więc kopię jak szalona po prostu. A ta ma 43% i to są właśnie te bimby, ale to są takie bimby, widzicie, robione typowo pod sklep z banderolą, a tamte na Słowacji, no to były chyba bez banderoli, tak mi się wydaje, robione przez kogoś, więc na pewno, znaczy się na pewno, może nie były lepsze, ale na pewno były tańsze, ale wzięłam właśnie takie dwie. I tutaj one będą, włożę je tutaj do tej mojej półeczki i może z czasem będę sobie właśnie tą półkę zapełniać takimi alkoholami właśnie, bo wiecie, jakbym sobie kupiła wino tutaj i powkładała wszędzie wino, no to ja przecież lubię wino, nie? I to wino prędzej czy później zniknie. A tak stwierdziłam, że to będzie taka moja półka na pamiątkowe alkohole właśnie. Oczywiście będę je też otwierać z czasem i wiecie, tam smakować, kosztować, jak będzie okazja jakaś czy coś, ale no na takiej zasadzie właśnie kosztowania, a nie nachlania się, no bo wiadomo jak to jest, ale no wzięłam, mówię, dobra, wezmę, bo będę żałować, że nie wzięłam i zobaczę. A ja też mam swoje śliwki, więc na pewno zrobię też swoją naleweczkę. No, więc to są wszystkie rzeczy, wszystkie pamiątki z gór. Ogólnie dużo tego jest. Sporo, ale fajnie. Cieszę się. Mega się cieszę z tego naszego wyjazdu, naprawdę. Boże, jaki dzisiaj jest upał. Jadę po chłopaków. Kurde, nie wzięłam portfela, a dupa. Muszę się cofnąć. Ja pierdzielę, bo chciałam na zakupy iść, coś kupić do jedzenia i chłopakom te zeszyty i te pozostałe rzeczy. A nie wzięłam portfela. Co się nie ma w głowie, to się ma w nogach. No ja zaczęłam sprzątać, słuchajcie, układać i ogólnie ogarniać trochę, wzięłam prysznic, ogarnęłam, znaczy się nie ogarnęłam się, nie robię sobie dzisiaj w ogóle makijażu, bo to nie ma sensu, muszę sobie, o, tu mi te hamulce tak piszczą, ale to chyba te nowe klocki, zaraz wrócę i wam powiem, co dalej. Pimpuś! No i nie robię sobie dzisiaj makijażu, mimo że idę do pracy, bo nie mam czasu zwyczajnie, a to mi zajmie z godzinkę. No 40 minut jak nic, więc nie robię sobie makijażu, robię sobie detoks. Może coś, Jezu, pimpuś. Dzisiaj i jutro. Patrzyłam sobie teraz na, Jezu,
Te moje psy są niepoważne, one biegną za mną. Patrzyłam sobie na dziennik dzieci i nie mogę się zalogować. Kurde, też mi to zajęło z pół godziny co najmniej. Nie wiem, najwyżej napiszę do koleżanki, niech mi poda plan lekcji. Bo nie idzie się zalogować. O, idą chłopaki. O, a oni autobusem przyjechali. Panowie, wy autobusem przyjechaliście? Co? Autobusem przyjechaliście? Jo. No wsiadajcie, a wy wiecie co mamy kupić? Co wam potrzeba? Jo. Dobra, wsiadajcie. Ja się w ogóle na ten wasz dziennik nie mogę zalogować. To skoczymy na zakupy szybkie. No. Bo wodę musimy wam kupić do szkoły. Co, Fanusiu? No ale... No panowie, wsiadać. I jak w pierwszy dzień w szkole? Dobrze. A Fanuś u ciebie? Tak. Ty miałeś krótką lekcję, nie? Tak. Pani Agnieszka mi pisała, że do 11. A ja zanim się ogarnęłam z tymi walizkami, jeszcze i tak nie mam poukładane wszystkiego. Tylko po... No większości, o, ale jeszcze ciuchy mam do poukładania. Ja nie wiem, ja tą łazienkę chcę posprzątać, bo tam jest taki syf, że na to patrzeć nie mogę, te ciuchy, ja najwyżej jutro poukładam. Ja nie robię. Ogień zrobiłam, waszym kotkom dałam, psom dałam, one były takie głodne. Wiesz, Fanuś, one przyszły, zobacz, ten twój kot przyszedł tu mi do samochodu. No. I on mi tu łaził po samochodzie, tu jest pełno piachu, widzisz? No. On wlazł w auto i on chciał jeść. Tu on mi chodził, tu po tym ja to nagrałam, jak on chodził. Ten jeden mały, szary taki. No. A Fanek, ty masz książki dzisiaj dostałeś? A co, Jasiu, co masz kupić do szkoły? Tak, na pewno duży zeszyt. No to ku... A to, no co, co tobie? Tylko zeszyt. A ty miałeś same wkietkę, nie? No. Dobra, musimy zeszytów, kilka kupimy, po kilka zeszytów. Ołówki, co jeszcze? Za dużo nie, bo wy znowu, wy tam w ogóle musicie zrobić segregację i porządek w tych waszych biurkach. I ja nie wiem, może jutro to zrobimy, bo ja patrzyłam, dzisiaj opłaciłam basen i patrzyłam, że nie mamy basenu jutro, że dopiero 11, więc jutro ja mam wolne tak naprawdę. A ty masz, Jasiu, trening jutro, nie? No, no to jutro pójdziesz na trening. A w czwartek ty masz też trening? Tak. A na którą? Dobrze, no to ja wtedy zdążę z tobą, bo ja mam do pracy na nockę. Okej. Okay. No i co ja chciałam gadać? I jutro tam posprzątamy w tych waszych biurkach. Musimy zrobić tam porządek. Wedle mojego rozporządzenia porządku. Bo co wy tam macie w tych biurkach, to się w głowie nie mieści. Nie? I tam trzeba te kredki w ogóle posegregować. Zrobić jakieś naprawdę, że te małe jakoś osobno, albo je wywalić, albo po prostu w osobne jakieś pudełko, może jakieś, nie wiem. A te normalne zostawić i do szkoły. Ja, Fanuś, a co tobie jeszcze brakuje wtedy? Nic. To wszystko masz, jo? A ołówki nowe? A wy ołówkiem piszecie, czy długopisem już? Ołówkiem jeszcze. Ja nie wiem, ja na ten dziennik się nie mogę zalogować. Ja tam próbowałam i to mi cały czas... Ja wtedy zrobiłam już przypomnij hasło, to też mi nie wysłało, nie wiem. Nie wiem, oni z tym dziennikiem tak głupieją. Pani Agnieszka pisała, ona też mówiła, że się nie mogła zalogować, ale w końcu jej się jakoś udało. Fanek, zyjmij plecak i pasy zapnij, jo. A obiad był? Byliście na obiedzie? Tak. A co było? Co? Zupa kalafiorowa. A Fianek, ty jadłeś zupę kalafiorową? No. Byłeś głodny, co?
razem będziecie jeździć, co? Danuś. Mama też traci. Macie, nie czytałam. No, czemu? Szukałam się, co się stało. Co ty? Nie no, co ty, przestań. Przecież co by miało mi się stać? Ja się zabrałam za to sprzątanie, ogarnianie tych wszystkich pierdół, układanie tego wszystkiego. I wtedy ja śniadanie dopiero o 11 jadłam. Ogień zmieciłam, mówię wam. I tak mi zleciało szybko, że walizki opróżniłam, wyniosłam je na styk, żeby tam nie było rzeczy, wyniosłam trochę. No. Z kur poogarniałam. I tak. I już pół dnia za nami, kurde. Musimy kupić wodę. Ja się pamiętam wodę tym małą do szkoły. Wam ją? Wodę nam. Nie wiem, tam w sumie do jedzenia za dużo nie będziemy kupować, bo my zawsze kupujemy za wiele, a wtedy to nie jest jedzone. A coś na obiad kupimy, bo mi się nie chce dzisiaj gotować jeszcze. Jutro już ugotuję, kupię jakieś mięso, na jutro coś zrobię. Dzisiaj nie, bo dzisiaj muszę do pracy, a ja chcę tą łazienkę chociaż i odkurzyć wszędzie. Tam jest tyle takiego kurzu, takich po prostu tam u babci w kuchni też jest syf. Saka. Babci zrobiłam śniadanie, z babcią chwilę gadałam, babcia mówiła, że była u okulisty i wiecie, i tak to mi zeszło, a z tym dziennikiem prawie pół godziny walczyłam i nie wiem, nadal nie mogę się, a Jasiu, a ty u siebie na telefonie się zalogowałaś? Nie. A ty masz teraz ten telefon z tą kartą? Nie. Ten jest w domu, ta karta jest w tym nowym, ja? Ja ci zasiliłam tu konto, bo tam ty nie miałeś zasilone, dlatego ty nie miałeś internetu, wiesz? O Boże, już ten wrzesień po prostu, ale jaki jest upał dzisiaj, co? A buty z białą podeszwą na WF-y musicie mieć? Tak, ja też. Ty musisz mieć też, a ty ich nie chcesz nosić? Czy te nie mogą być? A jutro masz WF? Nie wiesz. A Jasiu, ty musisz mieć białą podeszwą? Nie, to ty mam. A ty masz, dobra. To fionkowi tylko. Bo tak szybko wskoczymy do CCC. Po te buty. Na fionce. No, bo ty fionuś nie masz już. Wszystkie są za te. O Boże, Boże. Ja bym się zamieniła dzisiaj z kimś w pracy, ale ten. Ale tam nie ma zbytnio komu, bo tam jedna osoba ma znowu urlop, tam jeszcze ktoś tam chciał mieć wolne i tak wiecie. I właśnie ta koleżanka, co chciała mieć wolne, ona jest za granicą teraz. I nie ma się z kim zamienić, więc ja muszę iść dzisiaj do pracy. Co zrobię, to zrobię. A resztę zrobię jutro po prostu, ogarnę, nie? A wy dzisiaj będziecie mieli odpoczynek. Jutro będziemy ogarniać te wasze biurka. Książki jutro dostaniesz, Fianuś? A Jasiu, ty? Ja muszę zabrać. Co? No. Czemu? No bo one muszą dojść i tam, a my dostaniemy wszystkie naraz, żeby nie było, że niektóre rzeczy będzie mieli do przodu, niektóre do tyłu. A co, jeszcze nie mają zamówione? No tam. Aha, czyli to tak przychodzi po prostu stopniowo te książki. No, no bo my teraz, moja klasa zawsze dostanie nowe. No ja wiem, no. Bo my taki rocznik jesteśmy. Mhm. A my za każdym razem dostajemy nowe. A Fianuś, ty też dostajesz nowe, czy ty dostaniesz stare, używane? Jak to było? Ty też nowe dostałeś, nie? No co, potrzebujecie zeszyty? Ołówki? No tutaj i w zeszłym roku
Albo w Biedence zobaczymy za zeszytami. Trzymaj to, Jasiemu. Możemy jeszcze w Biedrze zobaczyć. Jeśli ty chciałeś te... Zobacz, zestaw linii, jak weź takie dwa, one są tanie. Co, Fianusiu? Tak, nie, na pewno będą albo zakieślacze jakieś potrzebne na pewno. Co to jest? Gumka. No to weźmy to. Starsze, nie? Jeszcze taki z kwiatkiem. Ty chciałeś długopisy zielone. Zielony. Ale nie, jak mam zakieślacze, mama, to ten. Zakieślacze i starsze. No pokaż, jakie ty wziąłeś. Tyle aż. No dobrze. A pędzle wam nie są potrzebne? Nie. A tu są jeszcze jakieś takie fluorescencyjne. Tak. Nie chcesz takich? Nie, ja już jak takie to zrobię. Nie są. Takie zwykłe rady na wypisy. No to weź sobie te. Dobrze. Idźmy dalej, pójdźmy. Ołówki. Tego tu nie ma. Ja tu nie widzę. Albo jestem ślepa. Co? No to weźcie sobie. No to znajdź sobie. Nie powinno się mocniej mówić, nie powinno również padać. Podobne informacje mają synoptycy, jeżeli chodzi o kolejne dni. Będzie pogodnie i gorąco. Tutaj więcej nie ma nic rzeczy do szkoły. Co jest tylko tu do szkoły. A więcej już nic nie ma. Masz? To jak ktoś płynie, ale jeszcze taki w taśmie. Ale ja nie mogę do mazania. O, ja się. Co to? O, taki też może być, tylko ja będę hałasował na lekcji. Jo, weź taki może być, Jasiu. Ten w taśmie tylko ci się ten. Dobra, mamy wszystko. Januś, co wziąłeś? Klej, pędzelki na urodziny, no. Dobrze, a zeszyty kupimy w tym. Biedące dla ciebie. No, okej, okay. To chodźcie. Ale ile tu jest rzeczy na urodziny w ogóle, wow. Jaki chcesz torcik na urodziny? Patrz, to są te balony takie z tym w środku, z takimi... Ty, mama, wiesz. Co ja wiem? No co? No z Minecraft. Ja sobie tak... Ja sobie tak myślałam, że ty będziesz chciał z Minecraftem. Patrz, tu można kupić balon i najmniej go nadmuchać helem i... Jurzeniem ty. Dobra, chodźcie chłopaki. Chłopaki, bo ja do pracy idę. Ale ile tu jest pierdółek. Chodźcie chłopaki. No a te? Tego załóż jeszcze raz. Może ten jest lekszy. Daj tego, pokaż. Lżejszy. Ja jak tu był papier, Fenek. Przecież ten papier trzeba wyjąć. A. Jaki ty jesteś? On włożył nogę w papier, Jasiu. Jan, co ty ćwiczysz? Te twoje Adidasy, Jasiu, też już są do wymiany, ale to w przyszłym miesiącu ci kupię, jo? Okej. Okay. Je musimy wyprać w weekend i one będą wtedy jeszcze do użytku. No i teraz tego wsadzisz. Nie wiem, jakie chcesz, Fenuś. Musisz sam wiedzieć, które są ci lepsze. To są chyba jakieś takie... Gdzie ty łazisz? Fenek, my nie mamy tak czasu. Jasiu, to trzeba chyba bez butów stanąć. Mi się wydaje, wiesz? Nie w butach, bo to ma stopy zmierzyć, a nie... I połóż tak, jak tam są palce.
Ja się sobie mierzę noga. Jezu, jaki ty masz duży rozmiar nogi, 39-40 już. No. No wiem, że ja mam gdzieś 40. A te jaki ty masz? Tamte lepsze. Tamte? Mhm, dobrze, to weźmy i pójdźmy. One nie są takie drogie, bo te Nike, jak ja bym ci kupiła, to te Nike są drogie. Czekaj. To które? Te niebieskie ty chcesz, ja? No. No to daj. A tego tu włóż, a to niebieskiego. Niebieskiego weź. No, chodźcie. Tutaj to było, gdzie to było? Dobra, słuchajcie, zakupy ogarnięte. Pokupowane wszystkie pierdoły, których nam brakowało. Mam nadzieję, że wszystko mamy. I sobie do pierników włożycie te nowe kredki, tak? A ja teraz się przebieram szybko i idę sprzątać, a ty, Jasiu, podgrzejesz tamte... nie, jeszcze hol muszę wam nagrać w sumie. Więc nagram ten hol, włączymy piekarnik, podgrzejemy sobie to jedzenie. Ja wziąłam takie gotowce na dzisiaj, bo... No nie mam czasu, żeby zrobić obiad, po prostu, no. I ja chyba będę teraz gotować te obiady na 2-3 dni, jakieś zupy czy coś robić, bo ja nie wyrobię, kurde, to się nie da, nie? Jeszcze jutro musimy Franusiowi torta zamówić na piątek. Co, Franuś? Tort musi być, nie? I cukierki musimy jutro kupić. Będziesz pamiętał? Tak. Dla twoich kolegów. No. Więc tak. Takie buty. Ale tu ja zapłaciłam 160 zł, nie? Za parę zeszytów, parę okładek, nie? Kurde. No, kredki jeszcze kupiliśmy, zresztą wam pokażę. A tam w tym sklepie ile myśmy płacili? Też? 70. A, 70. No to tam było taniej, dużo taniej. Tylko tam nie było wielu rzeczy w tym nowym sklepie. No nieważne, no ale i tak takie te pierdoły, kurde, teraz kosztują. Jeszcze jutro Jasiu ma, na szczęście jutro nie mamy basenu, bo patrzyłam. Jutro Jasiu ma trening, a ja mam dwie wywiadówki. O 16 ma Fran... Nie, o 16 ty masz, tak? A o 17 ma Franek. Boże. Boże, się zaczyna. Się zaczyna szał szkoły. Jak ja będę szczęśliwym człowiekiem, jakby tą szkołę pokończycie, nie? Naprawdę. Jezu. Przecież ile życia to zabiera ta szkoła wasza? Wam i mi, kurde. Byście się mogli na chacie uczyć. No więc dzisiaj będzie intensywny dzień, jutro będzie intensywny dzień. Bo będę musiała ciebie zawieźć na trening, potem jechać na wywiadówkę, potem po ciebie przyjechać. Jezus. Jak ja to ogarnę, to ja nie wiem. Ale jakoś trzeba będzie. A basen mamy dopiero od 11. Czyli w przyszłym tygodniu, nie? To jest. Dobra. To git. Tygodnia basen. Muszę napisać do tej jeszcze, kurde. Tanek, weź tą butelkę i to od tych lodów iść wyrzuć, tak? O, super. A ja wezmę te rzeczy. Jasiu mi pomoże resztę zakupów przynieść. Tanek, też pomożesz, co? Idź się mu daj jeść trochę. Chociaż ja im dzisiaj już dużo dałam, bo tam od pani Kasi im dałam te kości i ten, ale tam mu trochę wsypnie on tego... Dobra, panowie mieli mi pomóc, a oni poszli do kotków. Jezus Maria, już tyle prania wyprałam, słuchajcie. Piorę ciągle, piorę. Buty na ziemię, bo będzie kłótnia. Ogórki kupiłam, bo ja zapomniałam, znaczy się nie zdążyłam wsiać tych ogórków, ale zastanawiałam się, czy by jeszcze nie wsiać. Może by jeszcze do jesieni one miały owoce, może jutro się za dół wezmę, widzicie.
Nie mam ciągle. Kurczę. Wszystko na wymiar. To tak, woda. Woda. Fianka miały. Wszędzie się walają. Woda. Zakupy. Zaraz wam pokażę, co kupiliśmy. Przez zaraz 17. Ja mam jeszcze półtorej godzinki. A ja, patrzcie, jaki tu jest bałagan. Tu jest taki syf. Wszędzie na podłodze. Tutaj kołtuny, brudów, tam w ogóle wszystko się pierze. I tak dalej. No ale tak to wygląda, no. Ja dzisiaj raczej nie posprzątam domu. Chociaż tę łazienkę chcę ogarnąć. I to będzie dużo. Ogarnąć łazienkę i pranie. I wtedy jutro będę sprzątać dalej, bo muszę okna umyć. Są znowu obsrane. Patrzcie, ile much się nałapało, jak nas nie było. No, więc dzisiaj te zakupy i to i chłopaków do szkoły przygotować. A jutro będę sprzątać resztę bałaganu. I tutaj we werandzie wtedy okna umyję od razu. No, więc tak. Chłopakom kupiłam wodę. Tą do szkoły, tą dla mnie. Nie wiem, ja się jakoś tak przyzwyczajam do tej wody, więc... No jak nie ma, też wypiję naszą. Ja wiem, że wy mi piszecie często, że te filtry są i tak dalej, ale nie wiem, jakoś to do mnie nie przemawia. Muszę zasłonić roletę, bo słońce tak daje. Jeszcze tego prezentu od Kasi nie otworzyłam, ale ja bym chciała go na spokojnie otworzyć. I ja nie wiem. Trochę zasłoniłam. Bo tak jest nagrzane w domu. No. Boże. Boże. Coś tu tam się poknociło z tą lunetą. Kwiaty muszę podlać. Boże. Tydzień czasu kwiaty niepodlewane. Chociaż im się raczej nic nie powinno stać. O, Fenek się bawi z kutkami. Więc dobra, ja wam pokażę zakupy. Ja dzisiaj... Dalej mnie prześwietla. Ja dzisiaj chciałam w ogóle... co? Filmik zmontować. Tak, nie zmontuję. Więc tak, Fenek ma jutro w łeb. I potrzebował białych butów. Jasiu ma halówki, bo my mu kupiliśmy prawie przed końcem roku, więc on ma nowe, a Franek nie ma. I kupiłam mu takie zwykłe białe. Były też Nike, ale ja sobie myślę, kurde, 300 wydać na Nike, które on tylko na sali w nich biega. No i na WF-ie też, na dworze chyba, czy na dworze nie. Na dworze oni mają swoje Adidasy, a te na salę ubierają. Tak, a na razie pewnie i tak będą ćwiczyć na dworze, czy tam mieć zajęcia z WF-u, podejrzewam. Ale no wiecie, weźmie do szkoły, jak tam pani im powie, tak będzie miał. I z głowy. I takie zwykłe. One kosztowały 119 zł. Więc no też nie mało, nie? Dobra. Więc tak, rzeczy do szkoły. My to mamy wszystko tu powpychane. Może najpierw nie. Może najpierw nie rzeczy do szkoły. Ja wam już mówiłam, że moi chłopcy mieli sporo zeszytów od zeszłego roku. I... Czekajcie. Jasiu! A wy przyjdziecie się przygotować do tej szkoły? A za ile? Dobra. Za pół godziny. Dobra. Szkolne najpierw nie. Najpierw wam pokażę spożywcze zakupy. Bo się roztopią lody. Tak. Klucz. Ja klucz zawsze odkładam w pokoju na komodę. Się tak teraz przyzwyczaiłam. Kiedyś go odkładałam. Nie wiem, gdzie go odkładałam. Już nie pamiętam z tej kuchni. Ja teraz go odkładam na komodę. Gdzie są te lody? Tu. Dobra, więc tak. Zakupy pokażę wam tutaj tak z boku. Jedziemy. Mięso, skarb.
te z kości, kurczak, pieś, znaczy się filet z piersi kurczaka, nie kurczak, bo to źle powiedziałam. No i kurczę, ten musiał ulubione serki. Kupiłam chłopakom takie ciasteczka śniadaniowe, Kasia miała takie i też czekotubki będę musiała im zamówić oczywiście, ale to im zamówię, to się spytam Kasi, skąd ona je miała. I te ciasteczka oni będą mogli ze sobą zabrać na śniadanie. I o, w takim, widzicie, do śniadaniówki włożyć. Niby zboża i tak dalej, ale tam jest i tak sama chemia. Activia. Activia były w promocji, więc mam tutaj 4. Chłopcy je też lubią, ja je też lubię, więc gdzieś tam jeszcze 4 jest. Wzięłam też im do szkoły takie takie drugie śniadanie. To są takie musy owocowe. Ja im porobię sama takie musy. Tak naprawdę my mamy jabłek pełno, gruszek pełno. No, może w przyszłym tygodniu postaram się zrobić i porobić takie musy do słoiczków. Właśnie jabłkowo, gruszkowo, śliwkowe. I wtedy słoiczki po prostu będą grzali. Lody. Lody zaraz schowam do zamrażarki. Bo... No... Bo już są... Oj, na zdrowie, Ewa. Drugie lody. Mango, ten sorbet ja bardzo lubię. Chłopaki też. Dobra, jeszcze gdzieś było podarkaną, bo są szkolne rzeczy. Wam zaraz pokażę. Dobra, tutaj mamy taką lasagne ze szpinakiem małą. Ja sobie wzięłam i to będzie mój dzisiejszy obiad. Śniadanie zjadłam, zjem to i lecę do pracy. Włączę sobie już piekarnik. Znaczy się do pracy lecę za godzinkę, więc jeszcze tą łazienkę zdążę okarnąć, mam nadzieję. A jeszcze jutro, no co? Ja się nie rozdwoję, nie rozdwoję. Kolejne to śniadanie. Więc na ten pierwszy tydzień takie, wiecie, gotowce, a w kolejnym tygodniu, jak już my dojdziemy do stanu sprzed wyjazdu na wakacje, to wtedy już będziemy normalnie kanapki robić i tyle. Taki boczek. Boczek w słupkach, 3 ogórki, bo no nie mamy. Nie mamy, więc się trzy. Ja jeszcze pójdę do szklani jutro tam zobaczyć, tam na pewno są jeszcze pomidory. Ale no, taki schab wędzony i salami pieprzowe, to pieprzowe ja lubię. Zaraz to pochowam, wszystko do lodówki. Też na śniadania wziąłam chłopakom te kabanosy. Te kabanosy z krainy wędlin, one są bardzo dobre. I na 100 gram produktu to jest 175 gram mięsa, więc to jest praktycznie samo mięso. I one naprawdę są dobre. To na dzisiaj na obiad to są takie frytki z kurczaka i nuggetsy panierowane z kurczaka. To będzie chłopaków obiad. Znaczy się obiad oni jedli w szkole. Wiecie, ja ich zapisuję na obiady, płacę za te obiady. Ale no, zjedzą w szkole zawsze ciepły posiłek i te obiady w szkole są też pyszne. Wtedy, jak ja na przykład nie zrobię obiadu w domu, no to mam pewność, że jedli coś ciepłego. Dobra. Te deserki brzoskwiniowe. Tu jest jeszcze jedna Activia. Tu ja wzięłam fix do spaghetti bolognese i fix do soczystych kotletów mielonych. Będę robić. Bo gdzieś tu mam mięso mielone jeszcze. Tutaj jeszcze jeden ten serek truskawkowy i jeszcze jeden jest wiśniowy. I ja powiem wam, że ja myślałam, że to są małe zakupy, że my tak trochę kupujemy. To są serdelki z filetem z indyka, też mają 90% mięsa. I te kiełbaski z szynki i cielęciny też są dobre. No, naprawdę są spoko i ja je też na ciepło robię. I tutaj mamy mięso mielone ze schabu. Jedno i drugie. Więc
Trochę tego mięsa wzięłam, na ten tydzień wystarczy. Banany. Zaraz je tu odłożę. To też do szkoły chłopakom po bananie i lecą. Twaróg tłusty. Nie wiem, tak wzięłam, bo ja lubię twaróg z dżemem na kanapkę. Jeszcze jedne lody, moje ulubione. No, jutro muszę zamówić Janusiowi torta. Bo chciałam dzisiaj u koleżanki, ale się okazuje, że ona nie ma czasu, żeby to zrobić, bo ma za dużo wesel. A i te herbatniczki też im dam do plecaka. Jasiu w ogóle teraz będzie miał bardzo dużo lekcji i on chce się odpisać z Kaszubskiego. Ja mu powiedziałam, chłopie, zapomnij, bo ja Kaszubski uwielbiam. Oni sobie nabrali takich orężat pełno. To są orężady. Orężada w proszku musujące i orężada pop and fun strzelające, widzicie? Takich pierdół moje dzieci sobie nabrały. No i to jest wszystko z zakupów spożywczych. Oprócz tego kupiliśmy karmekson. Kotki mają, bo tam od Kasi z tej karmy będą chłopcy im dawać. O Jezu, zaraz będę kichać tą orężadę im tu włożę. Pochowam to wszystko i zaraz wam pokażę rzeczy z szkolne takie rzeczy. Dobra, i rzeczy chłopaków do szkoły. Chłopcy nie będą kupowali sobie w tym roku nowych plecaków. Mają dobre. Franek ma całkiem nowy plecak. Ja go po prostu muszę tylko wyprać, ale w weekend go wypiorę. Bo mieliśmy go w górach. Jasiu go nosił. A Jasiu mówi, że jego plecak też jest w porządku i że on nie chce nowego na razie. Że są, wiecie, ja się rozumiem bardzo dużo, że są inne wydatki i że były wakacje. Jakby, wiecie, jakby chciał, no to bym mu kupiła, ale on sam powiedział, że mama, ja nie chcę, no bo się go dzisiaj pytałam, czy on chce nowy plecak. To powiedział, że nie chce, bo jego jest jeszcze dobry. Chciał nowy piórnik taki w emotki, bo tamten jego piórnik, nie wiem czemu mu się nie podoba, no ale chciał taki. Może widział, że koledzy mają takie, no to wiecie, no to mu wzięłam. Więc tak, taki piórnik. Janusz ma też stary piórnik, Jasiu, no ten sobie chciał, ale nie wiem, czy on będzie nosił dwa, jeszcze się go nie pytałam. I dobra, i co chłopcy tutaj sobie kupili? Jak będą mieli książki, to pojedziemy może jutro nawet. Franek, jak jutro dostanie, to pojedziemy do tego sklepu. I tam można obłożyć książki maszynowo, więc to jest fajna sprawa. Pani powiedziała, że 3,80. Tutaj Jasiu sobie wziął taki zeszyt, bo mówił, że pani od geografii kazała im kupić z cienką okładką, bo będą dużo rzeczy wklejać. Wziął sobie dwie teczki takie z biedy. Dalej, co tutaj chłopaki mają? Dobra, ja wam tego nie będę rozdzielać na różne sklepy, bo już sama nie wiem, gdzie co było kupione. Tutaj są takie ołówki. Dwa. Ja im chyba powiem, żeby oni je zostawili w tym pudełku. Bo tutaj mamy też ołówki luzem. Kupiliśmy w tym drugim sklepie, więc po prostu tamte niech zostaną w pudełku. Franek pisze jeszcze ołówkiem. Jasiu, no potrzebuje ołówek na matematykę. Tutaj Jasiu sobie wziął cztery długopisy. Mam nadzieję, że mu wystarczy na długo. Chociaż my tu mamy w domu długopisy, ale on chciał takie. Ja mówię, ok. Tutaj mamy taki zestaw linijek. O, i patrzcie, tutaj nawet kółka są w tej linijce. I to też wzięłam chłopakom dwa. I to było w tym sklepie pierwszym. I tam ogólnie były tanie rzeczy. Ja nie pamiętam, jak ten sklep się nazywa, ale tam były tanie rzeczy. Więc wzięłam niebieskie i zielone, żeby się chłopakom nie myliło. I to było chyba za 3 zł. Chłopcy wzięli sobie kleje. Takie z brokacikiem. I jeszcze co? A nie, mocny klej w sztyfcie z brokatem. Dobra, niebieski. Jakiś taki. Zobaczymy, czy będzie ok. Więc kleje. Ja się sobie wziął korektor. I on chyba jeszcze jeden, nie brał tego drugiego, dobra, bo myślałam, że jeszcze w tym drugim sklepie wziął, no tutaj taki korektor. Tutaj wziął sobie zakreślacze, no bo wiecie, Jasiu już
takie poważniejsze, można tak powiedzieć, lekcje ma, no to tam muszą sobie ważne rzeczy z matematyki, głównie z matematyki, zakreślać, więc te zakreślacze. Tutaj Franuś sobie wziął pędzelki. Nie wiem, czy pani im kazała kupić, czy nie, ale ogólnie tu jakieś pędzle mamy w domu, więc jak coś... Dobra, tutaj taka linijka, taka trójkątna, to też ja wzięłam Jasiowi, żeby właśnie do tego piórnika mu fajnie weszło, nie? Co to tutaj jest? Gumki w kształcie piłek. My tych gumek mamy masę i one się walają, ale to są też takie gumki, które tutaj mają... można je założyć na ołówek i wtedy one nie będą spadać i się walać. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj Jasio sobie wziął taki długopis zapachowy. On co prawda jest bardziej taki dziewczyński, ale Jasio przekonało to, że on pachnie. I ja mówię, ty go weźmiesz. No, znaczy się dziewczyński? No nie, bo tutaj są owoce, no ale owocowo pachnie niby. Więc oni też czasem muszą coś pisać. Właśnie tutaj też ma taki zielony długopis, bo muszą... I to jest z pilota, te długopisy z pilota ja bardzo lubiłam i ja zawsze sobie kupowałam, jak chodziłam do szkoły średniej, pamiętam. Bo oni muszą właśnie coś tam w matematyce zawsze pisać na zielono czy na inny kolor niż czerwony, więc do tego mu to jest potrzebne. No i ja wzięłam chłopakom kredki nowe, bo oni mają kredki, słuchajcie, wiecie. Każdy ma kredki. Znaczy się mamy tych kredek w tych pudełkach tam pełno, nie? Ale wzięłam im nowe, żeby te nowe, ładne włożyli sobie do piórników. Te dla Fenusia, te dla Jasia. Bo żeby mieli ładnie. Ja będę starać się ich trochę teraz uczyć tego, żeby... żeby nadbali trochę o ten porządek, nie? I w biurkach, i jutro też ogarniemy biurka i w swoich plecakach, bo to mnie przeraża, jak do tej pory nie dbali o to w ogóle, gdzie ja pamiętam swoje czasy i ja codziennie przychodząc ze szkoły wyjmowałam wszystko z plecaka, wytrzepywałam plecak, jeżeli tam były jakieś brudy, układałam od największej do najmniejszej rzeczy. I jakby nikt nie musiał mi tego w ogóle mówić, bo ja już coś takiego miałam od... Poczekajcie. Ochrzan musiał być. Dobra, i dla Jasia wzięłam dwa takie zeszyty. Tutaj jest w linie, tu jest w kratkę, takie grube, z tą grubą okładką Oxfordu. One są sztywne takie. One są ciężkie, tak, faktycznie one są ciężkie, ale może mu się przydadzą, jak nie to zostaną na przyszły rok. I tutaj dla Franka mam kilka zeszytów. On ma co prawda zeszyty, ale mówił, że mu brakuje w linie, więc mam kilka takich zeszytów w linie. Tak, te dwa są w linie, ten jest jeszcze w kratkę. I tutaj mam też w kratkę. Śmieszne te zeszyty. W kratkę i w linie. No. Więc to są dla Fenusia. Mam tych zeszytów 6, więc wystarczy. Jasiu też ma, wystarczy. I tu kupiłam okładki, 15 okładek na zeszyty. To będą musieli sobie obłożyć. No a książki, tak jak mówiłam, to jak zostanie, to jutro podjadę tam. Nie wiem, czy mi się uda zdążyć. Podjadę tam obłożyć maszynowo, żeby one były porządnie obłożone. I tyle. Jasia też. A jeszcze dla Franka wzięłam racę z tego sklepu takiego ala chińskiego i wzięłam też 8, no bo w piątek Franek ma 8 urodziny. Jutro muszę tego torta jeszcze zamówić, więc tak. Dobra. Ja to zanoszę chłopakom, to chowam, to zanoszę do chłopakom do pokoju. Przebieram się w spodenki i idę sprzątać łazienkę. Ogarniać wszystko, a ponieważ oni do tego sami wezmą, mogą sami to sobie zabrać i pochować. A ja idę sprzątnąć, zjeść. Jezu, jestem cała mokra, po prostu ze mnie leci, nie? Ze mnie leci. No i spróbuję później ogarnąć ten dziennik. Koleżanka mi napisała, że na stronie szkoły jest nawet filmik instruktażowy.
więc później spróbuję to ogarnąć. Więc u nas tak wygląda powrót do szkoły intensywnie na wariata. No, normalnie. Mi się wydaje, że jakoś, wiecie, jak ja chodziłam do szkoły, to w ogóle się rodzice tym nie przejmowali. Ja sobie wszystko w większości sama ogarniałam. No jak byłam malutka, no to tam jeszcze coś tam ogarniali, a później ja już wszystko sobie sama ogarniałam. I książki, i przybory, musiałam na nie zapracować. Więc moim zdaniem moje dzieci mają za dobrze. Za dobrze mają. Te usta sobie posmarę, bo ty masz tu aż całe żywe. Masz do pokoju po matki. Proszę to pozabierać do pokoju. Te są klamka, tak? A te są twoje. I te rzeczy sobie wszystkie poukładać. Te ołówki. Tutaj były ołówki w opakowaniu, nie? No. Je zostaw w tym opakowaniu, niech one są. Bo tu macie luzer. To każdy sobie po jednym weźmie, a te niech zostaną w opakowaniu w razie jakby coś się pogubiło czy coś. No. Proszę to zabrać. I przygotować. Co ty jesteś, Moty? No, wtedy na ten kolinę było. No. I Franuś, ja ci podam zaraz plan i sobie przygotujesz i do plecaka włożysz i Jasiu to samo. Proszę przygotować sobie lekcję na jutro i ja sprawdzę, jakby to poukładacie w plecaku, tak? Mhm. No, a ja nastawiam to jedzenie i idę sprzątać łazienkę. Jadę do pracy, słuchajcie. Lecę do pracy, sprzątałam tą łazienkę, resztę zostawiłam Jasiowi, żeby tylko zmył podłogę. Jezu, jak ja jestem dzisiaj nieober, masakra. No, ale nic, lecę do roboty, odpocznę sobie w pracy. Bo tam ja przynajmniej siądę na dupę i muszę coś robić, muszę na maile odpisywać i wiecie, dla mnie to jest rodzaj odpoczynku, nie? No bo siedzę i myślę umysłowo, a nie fizycznie. No, więc jakby ja dzisiaj sobie jeszcze robiła makijaż, w ogóle się świecę, ale to nic. Gdybym ja sobie dzisiaj jeszcze robiła makijaż, to w ogóle bym była nie ogarem. I co chciałam powiedzieć? Chciałam się pożegnać, także dziękuję wam za oglądanie. Dajcie łapki w górę, subskrybujcie, do zobaczenia jutro. Jutro będzie jeszcze bardziej intensywny dzień pewnie niż dzisiaj, a może mniej, może ja się w końcu wdrożę, może jakoś tak, wiecie, przystopuję trochę w tym domu, bo na razie to nie umiem, no. Także trzymajcie się ciepło i do zobaczenia, pa, a nie, czekajcie, jeszcze chciałam wam się pochwalić, że wczoraj dostałam pierwszy w swoim życiu mandat, znaczy się ja go dopiero dostanę, ale cyknęło mi fotę. Cyknęło mi fotę i nie wiem, czy wam to mówiłam, czy nie. No, ale cykło mi fotę, więc zobaczymy. Ale tam nie jechałam zbyt szybko, bo tam miałam 58 na godzinę, a tam było ograniczenie do 50, więc zgadujcie, ile mi wczapią. W ogóle zastanawiam się, dlaczego tam nie było na mapie oznaczone, że tam jest fotoradar. Skoro ja miałam włączone nawigację, to jest dla mnie dziwne. Przecież fotoradary powinny być oznaczone. Już chyba nie ma czegoś takiego, że są nieoznakowane. Albo ja się mylę. Dajcie mi znać. Także pa! Muszę czekać, może ten czas wszystko naprawi.